Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu. W dzisiejszym odcinku pokażemy podróże pana Marka Dworaka po Krakowie. Podróż była niedługa, ale ile ciekawych rzeczy się podczas niej wydarzyło? Chodzi oczywiście o relacje rowerzysta-kierowca, kierowca-rowerzysta i rowerzyści w stosunku do siebie. Ta część rowerowa mojej eskapady będzie właśnie dotyczyła niebezpieczeństw związanych z jazdą na rowerze. Niebezpieczeństw, które tworzą rowerzyści, a czasami również troszkę dokładają się piesi. Zacząłeś na bulwarach Wiślanych i już na samym początku pędzą panowie na rowerach, no nie wiadomo gdzie i dlaczego. No właśnie, drogi rowerowe połączone obok z alejką spacerową powinny mitygować rowerzystów do umiarkowania w prędkości. Tutaj widać, jak niektórzy jadą na zasadzie: spieszy mi się, w związku z tym rozstępujcie się wszyscy, bo ja potrzebuję szybko przejechać. Ten rowerzysta nie interesuje się, że to na jego pasie, na jego torze jazdy jest przeszkoda, na przykład inny rowerzysta, jedzie sprzeciwka kolega czy koleżanka na rowerze, powinien poczekać i dopiero wtedy wyprzedzać, jeżeli chce wyprzedzać. Nie robią tego, po prostu pchają się na zasadzie: rozstępujcie się wszyscy, jadę ja. To na mnie trzeba uważać. Egoizm. Egoizm u rowerzystów to jakby sprawa na porządku dziennym. A tu rowerzysta też nieładnie, z prawej strony się nie wyprzedza. Z prawej strony wyprzedzanie jest dozwolone, ale nie w stosunku do rowerzystów. Wszystkich pojazdów z wyjątkiem rowerzysty. W ogóle, no skąd ten pośpiech i jeżeli wyjeżdżamy poza drogę rowerową, to gdzie mają pójść piesi? No ale już dotarłeś do kładki, wjeżdżasz na kładkę, no i co? Stoi sobie pan i podziwia widoki. No właśnie. Rowerzyści, czyli mogli znaleźć się na tej części kładki Bernatka, ale należy jechać. Na mostach to most. Kładka jest mostem. W tunelach i wiaduktach zabronione jest zatrzymywanie, zawracanie i cofanie. Notabene skąd tam tyle tych kłódek? No i jedziesz sobie dalej, a tu spotkanie towarzyskie pieszych. Oczywiście, piesi w najlepsze blokują kładkę, mimo że ich strona to strona przeciwna. Nie ma tej separacji ruchu, mimo że jest ona wyraźnie oznaczona znakami. Rowerzystów na tamtej stronie szczęśliwie nie widzę, ale pieszych jest tu mnóstwo. No i wracasz bulwarami i tutaj niebezpieczna sprawa, bo siedzą sobie piesi, machają nogami. No tyle, że moim zdaniem to umiejscowienie ławek, czy tam ścieżki rowerowej przy ławkach jest dosyć niefortunne. Jest tu problem z tymi ławkami, rzeczywiście. No przeniesienie ich na drugą stronę powoduje zagrożenie wpadnięcia do wody pieszych czy rowerzystów. Czyli strona jest chyba dobra, natomiast dobrze byłoby odsunąć te ławki nieco. No ale zanim to zrobimy, no to po prostu trzeba sobie zdawać sprawę z tego, rowerzyści, że macie tu jechać wolno, a odpoczywać na ławce trzeba pamiętać, żeby po prostu nie ingerować w przestrzeń ścieżki, wstając i dochodząc do ławki, uważać na rowerzystów. Musimy się wzajemnie szanować, musimy stosować prawo, musimy znać swoje obowiązki, musimy się wzajemnie rozumieć. Bardzo bym pragnął, żeby do tego kiedyś doszło. A na kładce Bernatka i w okolicy powinny się odbywać, oczywiście po właściwej stronie, lekcje wychowania komunikacyjnego dla dzieci, żeby dzieci od początku rozumiały potrzebę tych wzajemnych, zdrowych relacji. Rowerzyści popełniają błędy, ale kierowcy nie są bez winy w tych wzajemnych relacjach. Przypomnijmy podstawowe obowiązki kierowców w stosunku do rowerzystów. Wjeżdżamy w ulicę Kopernika, gdzie najstarszy w Krakowie i chyba najstarszy w Polsce kontrapas, do którego już powinniśmy się byli przyzwyczaić, zarówno rowerzyści, jak i kierowcy. No nie zawsze niestety obserwujemy tego typu zachowania. Tutaj rowerzystka jest podporządkowana, ale ponieważ ja też muszę przepuścić tych sprzeciwka, zatrzymam się tutaj, żeby spokojnie przejechała, bo już będąc na przejeździe dla rowerów, ma pierwszeństwo. Pamiętajmy o tym, żeby odstęp od rowerzysty był zawsze minimum jednometrowy. Czyli jedziemy skrajnie przy kontrapasie, żeby zostawić odstęp od tego prawidłowo jadącego rowerzysty w odległości właśnie minimum 1 metra. To jest ta enklawa bezpieczeństwa rowerzysty. On nie może być przez nas dociskany do krawężnika czy do samochodów parkujących. On musi mieć możliwość poruszania się z ominięciem
kamienia, który się tam nagle znalazł na jezdni, studzienki, która jest zapadnięta, dziury, która wyleciała, minimum 1 metr. Jeżeli możemy, to więcej, jeżeli nie możemy, to jedźmy wolniej. Mała prędkość zapewni większe bezpieczeństwo. Uważajmy na te wszystkie przepisy, one są szalenie, szalenie istotne. Realizujmy je. I pamiętajmy, żeby skręcając takie ulicy, ustąpić pierwszeństwa jadącym z przeciwnego kierunku na wprost. Popatrzmy też w lusterko. Niestety czasami rowerzyści kontrapasem jeżdżą pod prąd. Krótko mówiąc, musimy się rozglądać. A teraz znacznie nowsza infrastruktura rowerowa, kontrapas na ulicy Batorego, wyjeżdżam z Sobieskiego i muszę popatrzeć w obie strony. Nie tylko w prawo, jak dawniej się patrzyło, ale również w lewo. I nie wysuwam się zbyt daleko, no bo rowerzysta właśnie tutaj zaraz będzie miał punkt styku ze mną. Także wyjeżdżamy bardzo, bardzo ostrożnie. Przy okazji źle zaparkowane samochody. Myślę o tym rowerze, który stoi na rowerowej drodze. Posiadanie samochodu rower nie oznacza, że możemy blokować drogi rowerowe. No a tu kompletnie zablokowany kontrapas, mianowicie tak właśnie postanowił zaparkować sobie kierowca tego białego Opla dostawczego. Uważa, że jak wystawi kartkę odbiór towarów czy zaopatrzenie, to go zwalnia z wszystkich przepisów. Tak nie jest. Ja rozumiem potrzeby zaopatrzenia, ale wszystko ma swoje granice. Szanowni kierowcy, szanowni rowerzyści, musicie lepiej stosować przepisy. Podobnie jak ten kierowca, bo patrzcie Państwo, no nie ma tu już możliwości parkowania. I żeby go ominąć, ja muszę wjechać całkowicie na pas rowerowy. No skandal to po prostu jest, czysty skandal. Także skręcamy z Alei Pokojów Fabryczną i musimy się dobrze obejrzeć. Wszędzie tutaj musimy się dobrze obejrzeć, zarówno w prawo, jak i w lewo, bo przecież rowerzyści też mają zielone światło i będą mieli pierwszeństwo. Oni chcą przejechać najpierw, my za nimi dopiero. A dlaczego ta pani blokuje ulicę Mogilską, mając po drugiej stronie, w tym samym kierunku, drogę rowerową, zrobioną za ciężkie pieniądze? Dlaczego jedzie tędy? Mamy tutaj taki film od pana Pawła, na którym widać, jak rowerzystka przejeżdża przez przejście dla pieszych, no i jeszcze się obraża na pana Pawła. Pokazuje mu, że ma zielone światło przecież. Wielu z kierowców doświadczyło tego przypadku. Przepuszczamy pieszych i nagle wpada na przejście rowerzystka czy rowerzysta. A jak próbujemy zaprotestować, używamy sygnału dźwiękowego, hamujemy gwałtownie, to pokazują światło zielone. Co ty chcesz, kierowco? No ale skoro już wspomnieliśmy o mailach, to mamy jeszcze tutaj list od pana Sebastiana, który prosi o wyjaśnienie, jak to jest z jeżdżeniem obok siebie na rowerze, bo on nie może tego tak do końca zrozumieć. To znaczy, pan Sebastian pisze do nas w ten sposób, że rowerzyści, którym próbuje wytłumaczyć, że jadą nieprawidłowo, mówią, że im tak po pierwsze wolno, po drugie tutaj nie ma gdzie wyprzedzać, więc obojętne, czy oni jadą pojedynczo, czy obok siebie, to oni tak ma jechać za nimi. Skandal, jest to skandal, jest to kompletne niezrozumienie przepisów przez rowerzystów. Notabene niepotrzebnie ten przepis został zapisany. Bo proszę Państwa, prawda jest taka. Dawniej również, jeżeli dwóch rowerzystów jechało obok siebie, jeszcze zanim ta nowela rowerowa zaczęła obowiązywać, nic się złego nie działo. Oni w tym momencie mogli się wyprzedzać, a że na chwileczkę przestali się wyprzedzać i nikt tego nie widział, nikomu nie przeszkadzali, nie można im było postawić żadnego zarzutu. Natomiast teraz rowerzyści uważają, że mogą sobie tak jechać, mimo że jadą pojazdy za nimi czy przed nimi. Uzurpują sobie prawo jakby do regulowania ruchu. Tu mnie możesz wyprzedzać, tutaj nie. Nie, rowerzyści, ten zapis został wprowadzony, powtarzam, niepotrzebnie. Ale jeżeli już został, niech będzie. Ale on jest na zasadzie wyjątku od reguły. Czyli wyjątkowo dwóch rowerzystów może jechać obok siebie, dopóki nie utrudniają ruchu. Czyli jest pusto, to tak należy rozumieć. Nie ma nikogo na drodze, jedźcie sobie obok siebie. I dawniej też mogliście tak jechać. Ale tu arogancja rowerzystów zwycięża. Mówcie co chcecie, ja będę jechał obok siebie, bo przecież przepisy się zmieniły, wolno mi. Nie wolno. Również artykuł 3 zabrania jazdy, która i w ogóle zachowań, które utrudniają ruch. Więc zapamiętajcie, rowerzyści, nie jesteście sami na drodze. Wszelkie zachowania, no właśnie, aroganckie, egoistyczne są z mocy prawa wykluczone.
Subaru życzy zawsze bezpiecznego docierania do celu.